postkomunistyczni plenipotenci masy upadłościowej po PRL-u, no to cóż, myślę, że to warto by rzetelnie podliczyć, co, skąd i za ile. Ja bym na przykład bardzo chciał kupić taką książkę, taki wykaz, taką książkę telefoniczną post-PRL-u, gdzie można by sprawdzić, nie wiem, te wszystkie prywatyzacje, które zostały przeprowadzone, co tam kto i za jaką złotóweczkę czy 10 zł nabył. Nie ma do tej pory takiej książki. Nie ma takiego wyliczenia, które by nam pomagało przejść z PRL-u do nowego życia. No i gdybym, proszę pana, miał ludzi od tego, gdybym miał taką możliwość inicjatywy i egzekutywy, to owszem, taką rzecz bym zlecił, taką pracę, żeby tak właśnie porządnie podliczyć i żeby potem ewentualnie naród mógł uczcić tych dzielnych, gospodarnych, oszczędnych ludzi, którzy powinni być wzorcem dla następnych pokoleń. Ja mam takie pytanie. Pan powiedział, że prezydent jest, ma znaczący głos i jest, może konfrontować ze społeczeństwem różne posunięcia względem kraju. Tylko że ta rozmowa ze społeczeństwem odbywa się zazwyczaj poprzez media. A media bardzo często nie działają w interesie społeczeństwa, bo na przykład zauważyłem pewną zależność, będąc na spotkaniach, nie jestem zawodowym dziennikarzem, ale bywam na spotkaniach dziennikarskich, mam informacje o konkretnych spotkaniach, bywam i się okazuje, że Gazeta Wyborcza, Le Soir z Belgii, Le Figaro z Francji i Washington Post mówią tym samym głosem. Wybierają te same artykuły, w ten sam sposób oceniają sytuację, więc tu chodzi o pewną sprawę globalną. I zachodzi podejrzenie, ja osobiście podejrzewam, że jeśli Polska byłaby na tyle świadoma, bo uważam, że świadomość narodowa w Polsce jest wciąż zbyt mała wśród społeczeństwie, jeśli byłaby na tyle duża świadomość społeczeństwa, żeby w końcu potrafiły się wytworzyć elity, które by rządziły prawidłowo krajem dla dobra społeczeństwa, a nie obcych interesów, to w Polsce obce interesy zrobiłyby wojnę, dlatego przykład Libia. Przecież wiadomo, że to było oszustwo. Tam było dobrze, teraz jest źle, bo Kaddafi się nie zgodził na wejście banku centralnego, bo tak naprawdę na szczycie piramidy tych wszystkich manipulacji globalnych, biorąc pod uwagę różne układy ekonomiczne, sposób szkolnictwa, medycyny. Dzisiaj oglądaliśmy film o aborcji. To jest siła globalna, która nad tym czuwa. Na coś zezwala, coś aprobuje, a coś neguje. Więc podejrzewam, że to nie dotyczy wyłącznie tylko Polski. To już jest bardzo poważna kwestia, ponieważ siła jest globalna, a nie polska. I nasz rząd, w cudzysłowie, nie reprezentujący naszych interesów, on ma związek właśnie z tą siłą globalną, która niestety jest eugenika, chemtrails, GMO, aborcja. Wszystko, co nie jest, na przykład siła seksualna jest jedną z podstawowych, głównych i ważnych. Zakłócając siłę seksualną, transwestyci czy różne inne pomysły na jakieś pedofilie, powodują różne zniekształcenia w społeczeństwie, które im służą, ponieważ społeczeństwo, które nie jest zdrowe, dla nich jest bardzo dobre do działania. Więc zastanawiam się, jak prezydent mógłby zadziałać i mieć kontakt ze społeczeństwem, kiedy media nie służą społeczeństwu. Podzielam pańskie niepokoje i podpisuję się pod tą diagnozą, którą pan wygłasza. Tak. Z całą pewnością byłoby pół biedy, gdybyśmy byli uciśnieni przez władzę łajdacką, ale rdzennie polską. I gdyby cały ten problem można było zlokalizować tylko w Warszawie, czy w ogóle w granicach post-PRL, to by było pół biedy. Tak,
To jasne. Ludzie, którzy podają nam się za polskich premierów, prezydentów, ministrów, ci ludzie są eksponentami grup interesu, które mają swoje centra zawiadowcze poza granicami Rzeczypospolitej. Można podać tego historyczne, konkretne przykłady. W transformacji ustrojowej polskie ministerstwo, polski rząd z różnymi ministerstwami został zasilony przez ludzi autoryzowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przez kluby naszych wierzycieli. Z dnia na dzień tak to było, że ludzie, którzy reprezentowali Międzynarodowy Fundusz Walutowy, powiedzmy do wtorku, w negocjacjach oddłużeniowych z PRL-em, ci ludzie z wtorku na środę przesiedli się na drugą stronę i od następnego dnia mieli reprezentować Polskę w rokowaniach z lichwiarzami, którzy napożyczali pieniędzy komunistycznym zbrodniarzom. Na tym to polega cała transformacja ustrojowa. Taki miała główny wątek, prawda? Komuniści, zbrodniarze, już manko w kasie, a zdecydowali, że na trzecią wojnę światową nie pójdą i w związku z tym mieli taki problem, że liczyli się z tym, co będzie, jakby naród polski doszedł do władzy i starali się zagwarantować sobie bezkarność, a z drugiej strony lichwiarze rozumieli, że jakby, nie daj Boże, Polacy rzeczywiście odzyskali niepodległość, no to mogą im te długi wypowiedzieć, to znaczy odesłać ich do sądu, ścigajcie, pozywajcie, windykujcie tych zbrodniarzy, z którymi rozmawialiście. I normalni Polacy tak by zrobili, prawda? Normalni Polacy tak by zrobili. Ale otóż zbrodniarze dogadali się z lichwiarzami i nastąpił okres obopólnie korzystnej współpracy. Zbrodniarze posunęli się na ławce i zrobili trochę miejsca tym ludziom, którzy byli delegowani przez lichwiarzy. I tak to z grubsza rzecz biorąc do dzisiaj wygląda, chociaż oczywiście minęło już ćwierć wieku, w związku z tym grają pewne prywatne, indywidualne ambicje, już parę razy oni się zdążyli pokłócić między sobą. No, to są takie kłótnie w rodzinie. Przychodzi Michnik do Rywin, do Michnika i potem coś z tego wynika dla nas, to znaczy dowiadujemy się. Na moment się dowiadujemy, jakie to tamte buldogi się gryzą pod dywanem. Ale zasada jest utrzymana, ma pan rację. I największym wyzwaniem, przed jakim stanąłby rząd polski, gdyby był rzeczywiście polski, to byłoby wyzwanie, no cóż, wojenne. Ta międzynarodówka lichwiarska niewątpliwie wypowiedziałaby nam wojnę z dnia na dzień. Zostalibyśmy zbombardowani kryzysem finansowym, którego celem byłoby doprowadzenie Polaków do takiej desperacji, żeby sami tę swoją niepodległościową władzę obalili. Żeby niczym Izraelici uchodzący z Egiptu, prawda, spróbowali dokonać zamachu na ewentualnych Mojżeszów, i żeby się sami domagali powrotu do niewoli. Do tego zmierzaliby lichwiarze. Jak władza polska może na to zareagować? Jak może się przygotować? No sądzę, że przede wszystkim trzeba o tym wyraźnie mówić. Trzeba o tym mówić. Nie można tego wijać w bawełnę. Nie można uprawiać niepodległościowej polityki gabinetowej. Nie można robić narodowej polityki bez kontaktu z narodem. To znaczy mocować się właśnie z jakimś tam pressingiem zagranicznym, ulegać mu, jak w Lizbonie, podpisując traktat i potem mówić narodowi o tym, że były naciski i się nie dało. Trzeba zawczasu mówić o tych naciskach. Trzeba naród informować. Przepraszam, a nie lepiej to wyglądało, gdybyśmy grali pomiędzy Unią a Rosją i
Gdybyśmy mieli inteligentnego przywódcę, który by umiał wykorzystać te antagonizmy, to gdybyśmy... Proszę pana, jest to ciekawa hipoteza. I generalnie zgadzam się z panem, że w polityce, także międzynarodowej, gra w dobrego i złego policjanta należy do podstaw, do elementarza. No jasne, że zamiast pozwalać na to, żeby zagranica rozgrywała nas na naszym terytorium, kreując konflikt dwubiegunowy, powinniśmy sami przeskoczyć dwa poziomy wyżej i nauczyć się tej gry. I powinniśmy samemu kreować taką politykę, powinniśmy samemu zarządzać konfliktem wewnętrznym w taki sposób, żeby do czasu łudzić i mamić naszych rozbiorców. No bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest, proszę państwa, XVIII wiek, to znaczy mamy Konfederację Radomską i mamy Konfederację Toruńską i one walczą ze sobą, ale liderzy jednej i drugiej formacji zostali poklepani po ramieniu przez tego samego ambasadora rosyjskiego. To oczywiście nie jest ścisła paralela, prawda? Dzisiaj to niekoniecznie jest tylko ambasador rosyjski. Dzisiaj tych ambasadorów jest więcej, bo się to zdywersyfikowało. Tym niemniej ta zasada, że to zagranica nam funduje konflikt wewnętrzny i rozgrywa. I rozgrywa. I w gruncie rzeczy wszyscy są zadowoleni. Więc, wracając do pańskiego pytania. Tak, to może i dobrze by było dojść do takiej finezji w rozgrywce z zagranicą. Ale powiem panu, że daleko nam do tego, bo dziś sytuacja jest właśnie odwrotna i dlatego zdaje mi się, że ta jedna, jedyna gra, którą możemy dzisiaj zagrać, a to powinna być gra w totalną szczerość. I władza polska powinna sięgnąć po tę tajną broń, która do tej pory moim zdaniem nie była nadużywana, a może w ogóle nie była używana w polskiej polityce post-PRL-owskiej. Tę tajną broń, jaką jest